O nie. No jesteś. Co uciekasz przede mną? Gdzie twój głupi brat? Nie wiem, proszę pani, gdzieś go zabrali. Co wy sobie wyobrażacie, śmierdziele jedne? Że ja nie mam nic innego do roboty, tylko po szpitalach za wami jeździć? Przepraszam. Trzeba było wcześniej o tym myśleć, a nie stawiać ciebie Gańskiemu. Teraz się wami osobiście zajmę. Nie, proszę, nikt na pani czy ja ci pozwoliłam robi. Się odzywać? Tłumaczę ci, że mam was dosyć. Twojego brata rozdzielę was, zobaczysz. Twojego brata wyślę na drugi koniec Polski. A ty zostaniesz sama i nie będzie wtedy miał cię to bronić. Ale zanim to zrobię, to czeka was kara za to, że zastawianie się. Czeka was kąpiel w zimnej wodzie, a spać będziecie w kiblu, bo tam jest wasze miejsce. Pani doktor, tu jest ta dziewczynka. Kochanie, ale co ty tutaj robisz? Miałaś leżeć. Coś się stało? Chciałaś mi coś powiedzieć? Nie, ważne. Jestem prawnym opiekunem Leśniewskich. Co z nimi? Dobrze, doktor Anna nie zdążyła zauważyć, jak wychowawczyni znęcała się nad dziewczynką. Lekarka widzi jednak, że rodzeństwo jest przestraszone i boi się kobiety. Jeżeli chodzi o starszego wychowanka, to ma rozcięty łuk obliwiowy, który będziemy zszywać. Zrobiliśmy już tomografię komputerową głowy i prześwietlenie klatki piersiowej bez pani zgody, bo nie wiedziałam, kiedy pani przyjedzie, a nie mogliśmy z tym czekać. No i bardzo dobrze, oczywiście, że podpiszę zgodę na leczenie. Widzi pani, ciągle dochodzi do jakichś bujek. A właśnie, co się stało, bo dzieci nie chcą mi nic powiedzieć. No pobili się i tyle, żaden problem. Ale proszę pani... Właśnie bardzo duży problem, bo oprócz obrażeń z dzisiejszej bójki, to dzieci mają stare ślady pobicia na ciele i to wygląda tak, jakby ktoś się nad nimi znęcał. Tłumaczę przecież pani, że oni się ciągle między sobą tłuką, prawda Leśniewska? Tak, proszę pani. A on to jest pierwszy do bójek. Ciągle szuka zaczepek. Pewnie ty zacząłeś z Karolem, prawda? I się pobiliście? Tak było, Leśniewski? Tak. No widzi pani, z tymi dziećmi to skaranie boskie. Staram się je wychować, wpoić jakieś zasady, żeby wyrośli na ludzi. Ale to beznadziejna robota, to banda tumanów. Ale proszę w tej chwili przestać obrażać te dzieci. Ja tylko nazywam rzeczy po imieniu. Proszę pani, według pani to jest normalne, że między wychowankami dochodzi do przemocy? W ogóle dyrekcja o tym wszystkim wie? A co to panią obchodzi? Będzie mnie pani dyrektorem straszyć? Ale proszę pani, ja panią nie straszę, tylko nie podoba mi się pani podejście do dzieci. Obraża je pani. Nie przyjmuje się pani w ogóle tym, że one się biją między sobą, a poza tym, no, zastrasza je pani. No teraz to już pani przesadziła. Nie będzie mnie pani uczyć, jak ja mam wykonywać swoją pracę. Chcę się natychmiast widzieć z ordynatorem. Dobrze, ja zaprowadzę panią i chętnie sama z nim porozmawiam. Aneta, po co ty pobiegłaś do tej lekarki? Co chciałaś jej powiedzieć? No Szulcowi, ale nie zdążyłam. Szulcowa się wściekła. Tomek, ona powiedziała, że nas rozdzieli, że wyślecie gdzieś daleko i ja zostanę sama. Nie becz, nie pozwolę nikomu nas rozdzielić. Uciekniemy gdzieś. Gdzie ta świruska nas nie znajdzie? Ale gdzie? Nie wiem jeszcze, ale coś wymyślę, słowo. W życiu nie pozwolę, żeby ta wredna Szulcowa nas rozdzieliła. Przecież Aneta to moja jedyna rodzina. Jak tylko zostaniemy sami na sali, to dajemy nogę.